nazywam się Karwowski Janusz, gospodarstwo prowadzę w miejscowości Kosaki, gmina Piątnica, województwo podlaskie. Od 2000 roku wspólnie z żoną Beatą zaczynaliśmy swoją przygodę od 6 krów. Obecnie doimy 180 krów jest w doju. Wydajność 11 tysięcy litrów mleka od sztuki. Dojarz nie musi się przemieszczać po dojarni, stoi w jednym miejscu, gdzie podłącza krowy, to jest tylko zadanie dojarza. Nie musi tam nic obserwować, przemieszczać się w kanale udojowym. Najwygodniejszy system, jaki może być. Użytkowaniu półtora roku dojarni nie mieliśmy żadnej awarii. System sprawdza się bardzo dobrze. Kondycja strzyków u krów poprawiła się, zmniejszyło się brakowanie, spadła ilość komórek somatycznych. No, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Na starej dojarni, mieliśmy przy starym systemie doju, mieliśmy problem ze strzykami u krów, po prostu uszkadzały się. Tutaj na tej dojarni, oglądając dojarnię, jeździliśmy po Europie, zwiedzaliśmy wiele tam obór, więc ta dojarnia nam się najbardziej podobała, ponieważ nie były tak mocno zniszczone strzyki i po prostu zwierzęta się zachowują spokojnie, nie zrzucają aparatów. Zrezygnowaliśmy z tej hali, którą początkowo chcieliśmy wybrać, dojarnię bok w bok, ale no tam, że oglądaliśmy kilka dojarni, karuzel, gdzie tam zawiózł nas kolega, pokazał nam się, jak się odbywa dój i jednak zdecydowaliśmy, że to będzie najlepsze rozwiązanie, dojarnia karuzelowa, bo ona nas nie ogranicza tu w ilości krów. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest w firmie Dairymaster. Chodzi o rozwiązania. Możemy tą halę kupić w bardzo skromnej wersji, jak również w każdej chwili doposażyć ją o dodatkowe urządzenia i rozbudować ją do najbogatszej wersji. Nie ma tu żadnego problemu, nie musimy zmieniać żadnych urządzeń, kolektorów, nic tu się nie zmienia. Po prostu dokładamy pojedyncze elementy i wybieramy to, co jest nam najbardziej potrzebne. Zaletą tego urządzenia też jest bardzo łatwe utrzymanie jego w czystości. Zainstalowaliśmy tutaj urządzenie zwane washboomem, które umożliwia nam w bardzo szybkim czasie umycie dojarni. Zajmuje nam to około 5 minut i to jest
rzecz taka, jedna z zalet tej dojarni.